Po erze świtu nastała era meretyczna. Nazwa pochodzi od mera, czyli elfa. Dlatego wszelkie elfie rasy, Dwemer, Bosmer, Aldmer, mają w nazwie człon mer. Czasem nazywano ją również erą mityczną lub erą elfów. Era meretyczna, mimo iż nie jest najdłuższą erą w świecie Tamriel, na pewno jest jedną z najbardziej ciekawych. Rozpoczyna się od zbudowania najstarszego budynku na Tamriel, adamantowej wieży w wysokiej skale. Ogólnie podczas tej ery mieli jakoś manię budowania wież, o których będę jeszcze nierzadko wspominać. Podczas zgromadzenia właśnie w adamantowej wieży Edry zdecydowały, że opuszczą Mundus. Niektóre tylko zostały na ziemi i przemieniły się w istoty śmiertelne. Ma ona niezwykłe znaczenie. Ma za zadanie ustabilizować Mundus po tym, jak projekt ten porzucił Lorkhan. Dokładnie odpowiedzialny jest za to Kamień Zero. Gdyby nie on, Mundus rozpłynąłby się w otchłani. W tym czasie Aldmerzy, najstarsza znana cywilizacja techniczna, z nieznanego powodu opuścili Aldmeris i kolonizują wybrzeża Tamriel. Wypierają wszelkich zwierzoludzi, czyli kadzitów, argonian i tak dalej na bagna, do lasów, gór i innych różnych pustkowi. Adamantowa wieża zostaje przechwycona przez ród Direnich, takich Rothschildów tamtych czasów. Potomkowie tego rodu wciąż władają adamantową wieżą. I w tak zwanym międzyczasie zostały wybudowane kolejne dwie wieże. Kryształowa wieża na wyspach Somerset i wieża z białego złota w Cyrodiil. Potem w poszukiwaniu Aldmeris, Torvald Navigator znalazł ukrytą w buszu wieżę z białego złota i wraz z otoczeniem kupił od ludzi ptaków za dar umiejętności czytania i pisania. Swoją drogą później założone miasto Torvald zostało stolicą Elsweyr. Później inni Elmers podróżnicy odkryli Vardenfell i co mogli zbudować? Więcej wież. W Altredaini, Tel Arun i Tel Morze powstają kolejne wieże, które w pierwszej erze zostaną wykorzystane przez wysokie elfy do ogólnie rzecz biorąc magicznych celów. Ludzie ptaki, zamieszkujący Cyrodiil, zniknęli w tajemniczych okolicznościach. Pojawili się natomiast Aileidzi, dzikie elfy. Oni jako pierwsi utworzyli swoje imperium w Tamriel, ze stolicą w nowoczesnym, jak na tamte czasy, mieście Cyrodiil. Później nastał rozkwit rasy Dwemerów, krasnoludów, którzy zamieszkali tereny na granicy Skyrim i Morrowind. Góry te były potem nazwane górami Velota, chimerskiego proroka. Dwemerzy byli mistrzami zwłaszcza w inżynierii i nauce, ale również alchemia nie była im obca. Środek ery meretycznej był złotym okresem w historii rasy Dwemerów. Potem historia nieco się komplikuje. Chimerzy, złote elfy, zostały poprowadzone przez proroka Velota do ziemi obiecanej, Morrowind. Uczył ich, jak odróżniać dobre Dedry od złych, negocjować z nimi i układać stosunki. W tej wędrówce i oddzieleniu się Chimerów od pozostałych elfów chciał przeszkodzić Trinimak, przez wielu uważany za najsilniejszego z Aetr. Jemu zaś przeszkodzić chciał Boethia. W wyniku tego część elfów poszła za Trinimakiem, część za Velotem prowadzonym przez Boethiacha. Ci, którzy podążając za Trinimakiem udali się w wysokie skały, stali się Orcsimerami, czyli orkami. A co się stało z potęgą Chimerów? Tego nie wiemy. Po tych wydarzeniach ślady ich kultury zanikły, a sami zdegradowali się do plemion popielatych. Rozeszli się po wieżach Morrowind, przez co zastosowanie budowli do magicznych celów nie było dalej praktykowane. Nowy lud zapełnił ziemię północnego Tamriel. Przodkowie Nordów przypływają z Atmory do Skyrim. Lud prowadził Isgramor, wielki człowiek, oj wielki. Stworzył język nordzki bazowany na transkrypcji języka elfiego, a także uważany jest za pierwszego ludzkiego historyka. Flota Isgramora ląduje na głowie Hsarika, gdzie dzisiaj znajduje się zimowa twierdza. Budują tam legendarne pierwsze miasto, Sartar, które mamy okazję poznać podczas pobierania nauk w Akademii Magów. Pewnej nocy zaś śnieżne elfy zaplanowały atak na Sartar. Urządziły Nordom masakrę. Mieszkańców zamordowano, a miasto spalono. Isgramor ocalał i wraz ze swoimi dwoma synami, Ingolem i Ilgarem, powrócił do Atmory, by znów wyruszyć do Skyrim w towarzystwie 500 towarzyszy. Ich celem była zemsta na śnieżnych elfach za pamiętną noc Wes. Dzięki temu potęga rasy ludzi zaczęła rosnąć, a elfów słabnąć. Beorhtnyl Białoręki podbił wiele terenów Tamriel i założył wiele obozów wojskowych. Pozwoliło to na późniejsze utworzenie Cesarstwa Tamriel. W tym czasie smoki pod przywództwem Alduina chciały zdominować cały Mundus. Uważały, że są wyżej rozwinięte od ludzi. Nordowie wzięli je za bogów, budowali świątynie i składali hołd.
Służący im smoczy kapłani byli niezwykle surowi dla poddanych, co spowodowało rebelię. Tysiące ludzi zmarło, zanim kilka smoków przyłączyło się do Nordów, co przechyliło szale zwycięstwa na ich stronę. Alduin został wygnany, smoczy kapłani obaleni. Resztka smoków rozeszła się po całym Mundusie. Końcem ery meretycznej jest rozpoczęcie dynastii Camoranów w Valenwood przez króla Eplera. Ta era jest najważniejsza dla kształtowania się państw i granic dzisiejszego Tamriel. Odpowiada na wiele nurtujących pytań, na które trudno jest odpowiedzieć bez uporządkowania rozdartej tu i ówdzie wiedzy. Dzisiejszy odcinek zakończę moim przemyśleniem, które naszło mnie podczas tworzenia tego odcinka. Nie można zrozumieć teraźniejszości, nie poznawszy przeszłości.